Chciałbym, żebyście pomyśleli za chwilę w swoich grupach warsztatowych o jakimś biznesie i co byście zrobili, żeby przyciągnąć inwestorów, gdybyście chcieli sfinansować rozwój emisją akcji. Jaki biznes byście chcieli zrobić? Czyli możecie nawet wziąć tak jak Antek i kolega ten pomysł śrubki i dachówki, jakąś inwestycję, którą chcielibyście uruchomić, ale żebyście pomyśleli właśnie z perspektywy osób, które zarządzają taką spółką i chcą pozyskać inwestorów. Co musicie zrobić, żeby inwestorzy chcieli kupić wasze akcje? Może pokazać im, jak będziecie działać, może udostępnić jakieś informacje, żeby przekonać, że warto wam uwierzyć i zawierzyć swoje pieniądze. Jakich zysków oczekujecie? Jak to będziecie wypłacać? To też nie może być tak, że wy będziecie obiecywać, że 100% zysku przez cały czas będzie dla inwestorów, bo nie uzyskacie wzrostu. Więc chciałbym, żebyście pomyśleli o jakimś przedsięwzięciu biznesowym, które może pozyskać finansowanie z giełdy i jak do tego pomysłu biznesowego, czyli wasz pomysł na biznes, przekonać inwestorów. To jest wasze zadanie, które wspólnie z wolontariuszami w tej chwili w grupach będziecie realizować. Szymon. Okej, ja jestem Lidia, jeszcze raz powtarzam, potem wam to piszę. Przemysł zbrojeniowy i samoobron. No ale będziesz miał coś więcej powiedzieć na ten temat? Dobra. No, ale militarna? W Polsce nie ma wojny. No ale może... Samoobrona. A sam może być tu. W Italii. Naszych zysków, żeby ich zachęcić, że dużo zarabiamy. Jaką oni będą mieli zyski, jeśli dołączą, a nie my. I to też tam jest. Dobra, nie będę. Ale musisz też osoby, że dużo zarabia, nie? Jak wyciągać inwestorów? Jak zarabiać na wiecie? Zaprezentowanie waszego pomysłu. Tam trzeba było wziąć. Chcę, żeby kupiłam. Według danych policji, tak? Może tak być. Ponieważ nasze produkty są tanie i dobrej jakości. Dobra, to i będzie duży zysk, bo są tanie. Dobra. W tej firmie? Tak. Bo komputery są tanie, tak? Tak, bo nasze produkty są... Nie trzeba, bo my tylko 4 minuty, więc musimy przyspieszyć. Przy prezentacji. Adam dasz sobie radę z Halina, tak? Możemy tutaj wymienić, co może na przykład zrobić, czy na przykład właśnie podtrząsa moje naczynia, ugotuje coś tam, bla, bla, bla.
Rzędkowe miejsca. Płaty i ona stanowi 100%. No i ona, proszę, nie jest na akcja, to jest 1%. Więcej pracowników. Będziemy walczyć bezrobocie. To ja. Masz półtorej minuty. Ale myślę, możecie zastanowić się też, jak będziecie prezentować wasze pomysły. Dobra, za chwilę, wróćcie na swoje miejsce.